Mimo iż film powstał na podstawie powieści Przygody kanoniera do lasa Kazimierza Sławińskiego, to jedynie kilka wątków pokrywa się z książką. Atak byka na cywilów, wstąpienie do Legii Cudzoziemskiej, skok ze spadochronu oraz spotkanie starego znajomego w partyzantce. Reszta wątków to pomysły reżysera. Na przykład motyw z planowaniem ucieczek z niewoli przez polskich żołnierzy reżyser wziął ze swojego niezrealizowanego filmu pod tytułem Borem Lasem, w którym to wrześniowcy mieli uciekać z obozów internowania w Rumunii. Starszego strzelca Franciszka do Lasa miał początkowo zagrać Wojciech Młynarski, znany wtedy artysta kabaretowy. Z powodu tego, że ekipa filmowa planowała liczne wyjazdy za granicę, aktor musiał odmówić, gdyż miał już zarezerwowane występy telewizyjne i teatralne. Mariana Kociniaka reżyser zobaczył w teatrze i zaprosił na próbne zdjęcia, po których wybrał właśnie jego. Adaptacja miała być dwuczęściową komedią o tytułach Jak rozpętałem II wojnę światową i Jak zakończyłem II wojnę światową. Jednak w czasie okresu zdjęciowego aktorzy wpadali na własne pomysły, przez co film rozrósł się o odrobinę więcej dialogów. Jednym z takich wymyślonych ujęć było powierzenie asystentowi spisania nazwiska Brzęczyszczykiewicz. Według scenariusza dane miał spisać tylko jeden oficer. Ostatecznie materiał filmowy był tak długi, że postanowiono stworzyć trzyczęściową komedię wojenną. Wszyscy wiemy, że główny bohater nazywa się Franek Dolas. W książce Przygody kanoniera do lasa bohater ma na imię Adolf. Jednakże pomysłem autora książki zasugerowanym reżyserowi było, żeby Dolas miał na imię Piotrek. Miało to swoje wytłumaczenie. Gdyby Dolasa spotkali Francuzi, mówiliby na niego Pierre Dolas. Szkoda, że to nie wyszło. Przydzielając niektórym aktorom rolę niemieckich żołnierzy, reżyser chciał nawiązać do ich poprzednich kreacji. Generał, do którego Dolas strzela na początku filmu, to Stanisław Milski, który także wcielił się w rolę niemieckiego dowódcy w filmie Gdzie jest generał? Emil Karajewicz, który przesłuchuje Dolasa, jest oczywiście nawiązaniem do Hermana Brunera ze stawki Większej niż życie. Z tego serialu wzięto także Mieczysława Sztora. Gestapowca, który transportuje Dolasa, gra Andrzej Gawroński, który 5 lat wcześniej odegrał rolę niemieckiego agenta w komedii wojennej Giuseppe w Warszawie. Podczas kręcenia sceny przesłuchania Franka Dolasa przez niemieckiego oficera, Emil Karajewicz zagrał swą postać mistrzowsko. Tak realistycznie nie potrafił powtórzyć wymyślonego przez Dolasa Grzegorza Brzęczyszczykiewicza, że ekipa filmowa, będąca z drugiej strony kamery, pękała ze śmiechu. Co ciekawe, motyw z wymyśleniem imienia i nazwiska przed niemieckim dowódcą został zaczerpnięty z książki CK Dezerterzy. Tam mamy do czynienia ze Szczepanem Brzęczyszczewskim z... uwaga... Mszczonowieścic gminy Grzmiszczosławice powiatu Trzcino-Grzechotnikowo. W finałowej scenie filmu przez polskich partyzantów jest odbijany pewien most. W filmie jest powiedziane, że znajduje się pod Zawadą, a w rzeczywistości ujęcia kręcono w Nowym Mieście nad Pilicą. Teren ten nie został wybrany przypadkowo. Gdy wybuchła kampania wrześniowa, Tadeusz Chmielewski miał 12 lat. Jego rodzice postanowili ewakuować się do Radomia. W drodze natknęli się na ten właśnie most. Jednak tuż przed wejściem na niego w górze pojawił się niemiecki samolot, który zrzucił w jego kierunku dwie bomby. Na szczęście spudłował. Kiedy film wchodził na ekrany, członkowie Komitetu Centralnego PZPR oburzyli się, że Franek na pytanie: o jaką Polskę chcesz walczyć? Odpowiedział: o jaką Polskę? Przecież Polska jest tylko jedna. Przecież Dolas mógł powiedzieć, że Polska powinna być tylko socjalistyczna. Inny problem był związany z tytułem filmu. Ponoć Wincenty Kraśko, sekretarz KCPZPR, zasugerował, żeby zmienić tytuł filmu, gdyż jawnie mówi o tym, że to Polacy rozpoczęli wojnę. I tak, Wincenty Kraśko jest spokrewniony z Piotrem Kraśko. I to by było na tyle. Dzięki, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, zobaczcie moje poprzednie filmy, a następnie zasubskrybujcie ten kanał.